Film oparty na faktach. 90% policjantów przez całą służbę nie oddaje ani jednego strzału. Tamtego dnia wystrzelono około 1500 pocisków. My mieliśmy pistolety, a oni broń automatyczną. Karabin AK-47 jest bronią stworzoną na potrzeby wojny. Naboje z bardzo szybkimi pociskami, służące do przebijania pancerza i likwidowania celu, zostały użyte podczas napadu na bank. Po raz pierwszy w historii Ameryki. Niebezpieczeństwo czyhało wszędzie. Na ulicach, w samochodzie, a może nawet tuż za ścianą. Piątek, 28 lutego 1997 roku, 4:37. Występują. Co jest? Muzyka. Ściszcie trochę. Dobra. Już lepiej? Tak. Daj spokój. Co oni na to? Nic. Muzyka. Co cię tak śmieszy? Nasze życie. Synoptycy zapowiadają dużo słońca i typowe dla tej pory roku temperatury sięgające 22 stopni Celsjusza. Panie, pomóż mi pamiętać, że jest wiele ścieżek, a prawda tylko jedna. Pomóż mi czynić dobro. Zdjęcia. Wstawaj, Larry. Która godzina? Wstawaj, szkoda dnia. Zrób kawę. Policjanci z Los Angeles przed sądem. Niewiarygodne. Znasz ich? Davisa. Był równym gościem. Kończyliśmy razem akademię. Wyślesz dziś zeznanie podatkowe? Tak. Nie zapomnij wziąć potwierdzenia nadania, wiem. Uważaj na siebie.
Mój ojciec był bohaterem i legendą policji w Los Angeles. Zmarł w radiowozie na zawał serca. Miał 62 lata. Zawsze chciałem być taki jak on. Scenariusz. Był dumny, kiedy zostałem antyterrorystą. Idziemy na spacerek? Dobry pies. Reżyseria. Jedziemy. Służę w jednostce antyterrorystycznej SWAT. Wkraczamy do akcji w sytuacjach, w których zwykłym policjantom brakuje siły ognia lub wyszkolenia. Policja, otwierać. Ręce do góry. Na podłogę. Rzuć broń. Trzeba go skuć. Mają broń. Pilnuj go, cholera. Chodź tu do niej. Gdzie byłeś? Mam tu wielu podejrzanych. Co się stało? Zostawiłeś mnie samego. Byłem w pobliżu. Musisz trochę wyluzować. Nie martw się mną. Zwijaj graty i do wozu. Dobrze ci poszło. Dzień dobry. Przed nami kolejny piękny dzień w mieście Aniołów. Najnowszy raport drogowy przedstawi z pokładu śmigłowca kapitan Chuck Scott. Jak na piątek, dzień wyjazdów za miasto, ruch przebiega sprawnie. W kilku miejscach robi się tłoczno, ale o tym w kolejnym raporcie. Bezchmurne, błękitne niebo. Lekki północno-wschodni wiatr. Zapraszam na pełny raport drogowy o godzinie 10. Wydział Zabójstw i Rozbojów. Jesteśmy najlepszymi z najlepszych. Prowadzimy najważniejsze sprawy. Tajemnice Los Angeles. Al Pacino w gorączce. Dziennik sierżanta Friday'a i inne filmy. Jedyna różnica polega na tym, że ich bohaterowie nie prowadzili 75 dochodzeń naraz. Zajmowałem się różnymi sprawami. W 95 najważniejsi byli oni. Należeli do specjalnej kategorii. Nazywaliśmy ich notorycznymi bandytami. Dwa lata wcześniej w Chatsworth ci faceci próbowali obrobić bankowóz.
Zabili strażnika. Wyglądało to jak egzekucja. Odstrzelili mu głowę karabinem Kałasznikowa. W napadach na bank nigdy nie używamy takiej broni. Oni zrobili to po raz pierwszy. Obiecałem wdowie, że nie spocznę, póki nie złapię sukni synów, którzy zabili jej męża. W naszej pracy często składamy takie obietnice i łudzimy się, że zdołamy je dotrzymać. Wtedy naprawdę wierzyłem w to, co mówię. Pół roku później kolejny bankowóz. Następnie dwa napady na banki w najgroźniejszym stylu. Zrabowali ponad 2 miliony dolarów. Pewnie chcieli się ustawić i to jak najszybciej, zamiast pracować, jak my wszyscy. Rozpłynęli się w powietrzu, ale wiedziałem, że wrócą. Widziałeś? Porsche 911. Podobają mi się. Nie lubię niemieckich aut. Pochodzisz z Rumunii, czyli prawie z Niemiec. Jestem Amerykaninem. Podobają mi się Korwety i Mustangi. Pod względem osiągów i wyglądu wypadają nieźle. Lubię Korwety, Mustangi i meksykańskie dziewczyny, takie jak tamta. Dzień dobry. Cześć, Louis. Podoba ci się mój nowy wózek? Niezły. Ładny, złocisty odcień. Szampański. Proszę? Ten kolor nazywają szampańskim. Ty też kupisz sobie kiedyś taki wózek. Mam nadzieję. Liczę na to. Fiucie. W porządku? Nic się nie stało. Powiedz, że cię bolało. Nie zgrywaj twardej sztuki. Daj spokój. Daruj sobie patos kobiety, która zniesie każdy ból. Od porodu przez wychowanie dziecka nie zniósłbyś bólu przy porodzie. Ważne, żebyś ty go zniosła. Jeśli chcesz poznać granice mojej wytrzymałości, zaproś mnie na baletę. Nie zaczynaj znowu, jesteś żenujący. Mam świetne wyczucie rytmu, już słyszałam. Centrala do 9:37. Zgłaszam się. Awantura rodzinna przy 52:42 Redford. Przyjęłam. Grzeczny piesek. Przelatuje nad autostradą, którą jedzie się dziś bardzo wolno. Jeden pas ruchu zablokował uszkodzony ciągnik siodłowy. Wybierający się na północ powinni jechać bocznymi drogami. Spóźniają się. Przyjadą. Spokojnie. Jestem spokojny. Strasznie tu gorąco. Weź jedną. Na pewno cię uspokoi. Bez obaw. Tak to wygląda. Teraz pokażę pani skarbiec. Jeden klucz mam ja, a drugi pan Randy. Jeden nie wystarczy. Rozumiem. Coś pani pokażę. Gadżet z naszej branży. Wie pani, co to jest? Dwudziestki. Nie. Dwie banderole. Widzi pani? I woreczek z barwnikiem. Rozumiem. Po jednym w każdej paczce i w każdej szufladzie. Jeśli ktoś wyjdzie z tym z banku, zapalnik rozerwie woreczek, a barwnik zaleje banknoty. To bomba. Mieliśmy tu kiedyś napad. Uciekającemu bandycie wypadła paczka. Kiedy ją podniósł i włożył do kieszeni, wybuchła. Chyba długo nie będzie mógł mieć dzieci. Widział pan dużo napadów? 3 albo 4, ale nie tutaj, w innych oddziałach. Wszystko jest ubezpieczone. Nie wolno stawiać oporu. Mają dostać, czego chcą. Jasne.
Chodźmy na kawę. Chętnie. Drzwi otworzyłem kopniakiem. Podobno staruszkowi założono 7 szwów. To nieistotne. Niepokoi mnie to, że wparowałeś tam jak jakiś nawiedzony John Wayne, zostawiając partnera z 4 przestępcami. Wiem, że ostatnio jest ci ciężko. Twój ojciec był świetny. To nie ma z tym nic wspólnego. Miałem zły dzień. Z 9000 gliniarzy w Los Angeles tylko 60 przyjęto do jednostki antyterrorystycznej. Nie możemy mieć gorszych dni. Weź sobie wolne, żeby dojść do siebie. Od dziś masz podejmować tylko dobre decyzje. Następnym razem za drzwiami może nie stać 70-letni staruszek. Nie potrzebuję urlopu. Nie pytam cię o zdanie. To wszystko. Proszę, Frank. Dziękuję. Jest jak nowy. Powinien służyć przez kolejnych 20 lat. Pewnie będzie. A ja? Masz instynkt przetrwania, wiesz o tym. Obyś miał rację. Cześć, Danny. Witaj, Frank. Co słychać? W porządku. Przykro mi z powodu twojego ojca. Był równym gościem. Pracowaliście razem na 77. posterunku, prawda? Przechodziłem u niego półroczne szkolenie. Niezły wycisk. Wtedy było inaczej. Słyszałem. Muszę lecieć. Mam zeznawać w sądzie. Uważaj na siebie. Na razie. Dzięki. Jestem oficerem szkoleniowym, a Bobby 30. albo 32. policjantem, którego wyszkoliłem. Młody policjant powinien przede wszystkim posiąść umiejętność zastosowania zdobytej podczas szkolenia wiedzy w sytuacji zagrożenia. Jest czysty? Już tak. Poranna zmiana wiozła narkomana. Znalazłem z tyłu 2 igły. Ukłułeś się? Miałem rękawiczki. Dobrze. Jak opony? Bieżnik w normie. Strzelby? I naboje z grubym śrutem. Zbiornik? Pełny. Kawa? Czarna. Tak, trzymaj, a puszczę cię na lunch. Wynoś się z domu, szczeniaku. Zaraz ci przywalę. Puszczaj. Idziemy. Proszę się uspokoić. Ile masz lat? 16. Fajnie. Nie wiem, co w niego wstąpiło. Bierze narkotyki? Należy do gangu? Kto wie? Koniec taryfy ulgowej dla małolatów. Teraz poznasz dużych chłopców. Spodobasz się im. Któryś na pewno zaprosi cię na randkę. Nie ma ojca, wychowuję go sama. Jak mam sobie poradzić z takim bykiem? Nie mam nikogo do pomocy. Robię, co mogę. Florencja to dobry gang. Ostatnio średnio 2 zgony na tydzień. Nic o mnie nie wiesz, ale wiem swoje. Znów zadarłeś z matką. Przemoc w rodzinie to poważna sprawa. Przez pół roku zachowywał się jak należy. Dostawał dobre stopnie, nie wagarował. Nagle dzwoni dyrektor i mówi, że od 2 miesięcy nie było go w szkole. Nie wiedziała pani o tym? Pracowałam. Wstaję rano, idę do pracy i wracam wieczorem. W ilu miejscach pani pracuje? Co ci nie pasuje? Dobrze się ustawiłeś, a teraz wracasz i cwaniakujesz? Daj spokój. Coś ci pokażę. Poznajesz go? Nie był szefem twojego gangu? Do czasu, kiedy mu rozwalili ten durny łeb? Nie podoba ci się? Patrz dalej. Następny zawodnik. Niejaki Old Dog. Kojarzysz go? Siedział na twoim miejscu. Daj mi swoją fotkę. Będę miał twoje zdjęcie sprzed i po. Nie podoba ci się mój album? Wiesz, jak skończysz?
Jak to rozegrasz? Jak on? Przemyśl to. Ci faceci to medialni fetyszyści. Rano obrabiają bank, żeby wieczorem oglądać się w telewizji. Cześć, Frank. Witaj. Zeznajesz w sprawie Corteza? Relacjonujesz się? Jakiś komentarz? Myślę, że gliniarz jest winny. Oskarżonych jest 3 gliniarzy. Zatem wszyscy są winni. Tak to przedstawisz, prawda? Teraz możesz powołać się na mnie. W 65. mieliśmy zamieszki w Watts. Na początku lat 70. dusiciela z Hillside i nocnego prześladowcę. Wszystkim napędziliście stracha. Ludzie bali się nocą wychodzić z domów. Później nastały lata 90. Od pobicia Rodneya Kinga staliśmy się bandą rasistów, prawda? Mamy opóźnienie. Sędzia rozpatruje wniosek oficera śledczego. Należy to rozumieć jako przedłużony czas gry? Mniej więcej. Ile to potrwa? Parę godzin. Dzięki. Zapomniałeś o O.J. Simpsonie. Serio? Coś takiego. Padnij kiedyś do mnie wieczorem. Pokażę ci zakrwawiony but O.J. Simpsona. Drugi zgubił mi się w pobliżu miejsca zbrodni w Brentwood. Na razie, Frank. Trzymaj się. Rewanż. Pakujesz nas w kłopoty. Widzisz tego dzieciaka? To on ma kłopoty, nie my. Czasami trzeba przemówić komuś do rozsądku. To szlachetne. Ale pokazałeś mu dokumentację z trwającego dochodzenia, grając kaznodzieję. Ja bronię moich przekonań, ty nie musisz. Gówno wiesz o moich przekonaniach. Niewłaściwe traktowanie podejrzanego może się skończyć pozwem sądowym. Chcesz świecić oczami przed ławą przysięgłych? Odwróć się. Chcę cię rozkuć. Jesteś głodny? Mam coś dla ciebie. Jedzie. Co on robi? To nie ten. Cholera. Niech to szlak. Zajmijcie miejsce. Nie zapomnij, że jutro piątek. Ty stawiasz. Louis, możesz otworzyć? Już idę. Proszę. Dziękuję. A zestawienie? Jest na pańskim biurku. Świetnie. Dzień dobry. Jak się dziś czujemy? Zmiana planów. Robimy bank.
Dobra, zróbmy bank. Cześć, kochanie. Spałaś jeszcze trochę? Nie mogłam zasnąć. Tak się nie da, prawda? Wybierasz się dokądś? Na pocztę. To dobrze. Późno wrócisz? Dziś raczej wcześniej. Świetnie. Jeszcze się zdzwonimy. Kocham cię. Ja też cię kocham. Będąc gliną, na podejmowanie decyzji ma się ułamki sekundy. Czasami decydują one o życiu lub śmierci. Dopiero potem ktoś inny, nasz przełożony, kontrola wewnętrzna i dziennikarze mają mnóstwo czasu, żeby formułować opinię na temat tego, co się zrobiło. To tak jakby codziennie stawać przed sądem. Ile da się tak wytrzymać? Prędzej czy później człowiek budzi się rano z postanowieniem o rezygnacji. 28 lutego 1997. Wszyscy mają sportowe terenówki, ładne auta i miło się je prowadzi. Cholera. Trzymaj się. Napad z bronią. Wszyscy na podłogę. Na glebę. Nie patrzeć. Jeden ruch i cię nie ma. Nie patrz na mnie. Tu 15A39, mamy tu napad z bronią. 6600 Laurel Canyon, Bank of America. Kilku podejrzanych uzbrojonych w AK-47. Przyślijcie posiłki. Napad. Zamknijcie ulicę. Zablokuję z drugiej strony. Do wszystkich jednostek. Napad na 6600 Laurel Canyon. Padły strzały. Tu 9A37. Jedziemy na miejsce. Wysadźcie mnie. Podejrzani dużej postury. Mają kamizelki kuloodporne i broń automatyczną. Powtarzam, padły strzały. Jadę. Tamtego dnia byłem gotów się zwolnić. I nagle odebrałem to wezwanie. Nie mogłem tego tak zostawić. Leżeć. Do wszystkich jednostek. Potrzebna pomoc 6600 Laurel Canyon. To najważniejsze z wezwań, jakie można otrzymać. Oznacza, że ktoś jest ranny lub ma poważne kłopoty. Te słowa ściągają na miejsce wszystkich policjantów z okolicy. Policja w Los Angeles była dla mnie zawsze rodziną. Mój tata pełnił służbę przez 31 lat. Mama umarła, kiedy byłem mały. Policjanci byli moimi najbliższymi. Przychodzili do domu, jeździliśmy razem na pikniki. Byliśmy rodziną. Wezwanie potrzebna pomoc oznacza, że ktoś z rodziny jest w niebezpieczeństwie. Trzeba natychmiast mu pomóc. Mamy napad z bronią w północnym Hollywood. Potrzebna pomoc. Zbierajcie się. Pakujcie 223, zostawcie MP5. Rusz się, a będziesz trupem. Byłem dwa razy w Wietnamie. Nie zapomnę dwóch rzeczy.
liczby spędzonych tam dni i odgłosu kałasznikowa chińskiej produkcji. Ci dwaj mieli karabinę AK-47, a ja 9-milimetrową beretę. Znalazłem się w niewłaściwym miejscu z niewłaściwą bronią. Zabezpieczcie ulicę od północy, południa i obstawcie tyły. Szybciej. Wstawaj. Otwórz skarbiec. Co takiego? Skarbiec. Potrzebuję drugiego klucza. Kto go ma? Pan Randy jest tam. Mam ten klucz. Pospiesz się, Fiucie. Szybciej. Nie róbcie nikomu krzywdy. Mam klucz. Dawaj. I stul pysk. Na podłogę. Leżeć. Nie patrz. Coś tam się dzieje. Nie wiem co. Przelatuję właśnie nad północnym Hollywood, gdzie kilkanaście jednostek policji otoczyło budynek banku. Gdzie wasz dowódca? Długo tam są? Około 6 minut. Do wszystkich jednostek. Cisza radiowa. Obowiązuje cisza radiowa za wyjątkiem nagłych wypadków. Wiedzą, że tu jesteśmy? Dzwonimy do banku, ale nikt nie odpowiada. Chyba ich znam. Nie będzie z nimi łatwo. Zabezpieczcie tył budynku. Zablokujecie ulicę na tyłach banku. Nikt nie może tu wejść, nikt nie może stąd wyjść. Wypuszczę cię pod jednym warunkiem. Nie możesz mnie tu zostawić. To jest napad na bank. Masz wrócić do szkoły. Dobra, puść mnie. Zaczekaj. Widzę, że nosisz krzyże. Weź ją. Tobie przyda się bardziej niż mnie. Po co mi Biblia? Przeczytaj ją. Którą część? Tę, która przemówi ci do rozsądku. Jeśli znów podniesiesz rękę na matkę, ja mam jej numer, a ona mój. Oddam ci. Obyś nie skończył w moim albumie. Idź. Puściłeś go? Przepraszam, to ja dzwoniłam na numer alarmowy. Ci dwaj zaparkowali przed bankiem. Już wszystko wiemy, proszę się cofnąć. Widziałam, jak weszli do banku. Proszę się cofnąć. Południowa nitka jedenastki zaczyna się przytykać. Na 405 ruch jest bardzo spowolniony. Tu śmigłowiec Skyfox. Lecę nad północnym Hollywood, gdzie coś się wydarzyło. Policja otoczyła budynek banku. Jest ich naprawdę dużo. Zadzwonię później. Podobno padły strzały. Co mam robić? Bill. Możemy zrobić wejście na żywo. Napad na bank w północnym Hollywood. Powinniśmy przerwać program. Policja jest na miejscu? Duże siły. Napastnicy strzelali. Dobrze, wchodzimy na żywo. Uwaga. Przerywamy program, by nadać specjalną relację z północnego Hollywood. Thank you.
Pokaz siły powinien wystarczyć. Szefie? Halo? Podciągnijcie tu linię. Musisz mnie popychać? Morda w kubeł. Nie skrytki, otwórz szafę. Pakuj. Twarzą do ziemi. Szybciej. Do ziemi. Tempo. Poruczniku? Policja. Prowadzimy w pobliżu poważną akcję. Potrzebujemy państwa lokalu i telefonów. Oczywiście. Trzeba zabezpieczyć większy obszar. Rozłóżmy się na tych stołach. Nie patrzeć. Prędzej. Nie patrz na mnie. Uzbrojeni bandyci nadal przebywają w banku. Nie wiadomo, ile osób było w środku tuż przed napadem. Odezwiemy się, gdy dowiemy się czegoś nowego. Gdzie reszta? To wszystko, co mamy. Czekamy na poranny konwój. Nie zmyślasz? Zmniejszyli rezerwy bieżące po ostatnich napadach. Nie zabijaj mnie. Idziemy do bankomatów. Szybciej. A wy leżeć. Wszyscy do skarbca. Ruszać się. Otwieraj. Nie potrafię. Widzisz? Co to ma znaczyć? Zmienili procedury. Bankomaty otwierają tylko uzbrojeni konwojenci. Cholera. Nie kiwniemy palcem? Nie możemy przypuścić szturmu. Nie wiemy, jak są rozmieszczeni. Mogłyby ucierpieć niewinne osoby. Sprzeczne doniesienia. Nadal nie wiemy, kto jest w banku. Nie wiemy, czy są ranni. Na podłogę. Cisza. Nie patrzeć na mnie. Co tak długo? Osiem minut. Tracimy czas. Co jest? Marnujemy czas. Co ty tam robisz? Ten zasraniec mówi, że nie możemy otworzyć bankomatów. Otwieraj. Nie mogę. Możesz. Otwieraj. Jak to się otwiera? Nie znam szyfru. Chodź. Wstawaj. Idziemy. Co chcecie zrobić? Do skarbca. To nie była zabawa. I te oczy w kominiarkach. Nigdy nie zapomnę ich spojrzenia. Bałem się. Nie liczyłem, że wyjdę z tego cało. Pomyślałem sobie, że zostanie ze mnie trup Latynosa. Kładź się. Larry, mam kasę. Kto tam jest? Glinę. Nie wiem, o co chodzi. Skręć mi bank. Ruszaj.
Ustawię się tutaj. To dobre miejsce. Trzymaj. Proszę zawrócić. Tu nie ma wjazdu. Proszę pojechać inną trasą. Za 10 minut mam ważne spotkanie. Spotka się pan z grabarzem, jeśli mnie pan nie posłucha. Proszę stąd odjechać. Zawsze blokujecie ruch. Proszę zawrócić i skręcić w lewo. Kazała mi się wynosić. Coś podobnego. Nie wiemy, ilu jest napastników. Będziemy obserwowali zdarzenie z powietrza, jak długo się da. Policja, rzuć broń. Powtarzam. Rzuć broń. Z banku wyszli dwaj uzbrojeni bandyci. Odpowiedzieć ogniem. Wszyscy padli. Mamy ranną. Policja odpowiedziała ogniem. Trwa strzelanina. Podejrzani wyszli z banku. Mają kamizelki kuloodporne i karabiny kałasznikowe. Powtarzam, mają kamizelki. Celujcie w głowę. Podejrzanych jest kilku, mają karabiny i kamizelki kuloodporne. Pistolety MP5 zostawcie w wozach. Użyjemy wyłącznie broni kalibru 0223. Trafiam, a oni nie padają. Kamizelki z kewlaru. Celuj w głowę. Bandyci strzelają jak opętani. Trzymaj się, stary. Nadajemy na żywo z Laurel Canyon w północnym Hollywood, gdzie trwa napad na bank. Odgłosy wystrzałów nie są efektami dźwiękowymi, są prawdziwe. Poznajemy coraz więcej szczegółów. Północnym Hollywood, bank w północnym Hollywood. Policjanci, prawdziwa nawałnica. Bandyci strzelają do wszystkiego wokół. Na miejscu zebrały się duże siły policyjne. Będąc żoną policjanta, nauczyłam się, że każdy dzień może być tym, w którym nie wróci do domu. Można się denerwować, albo, co robię ja, zachować dystans. Wiadomo, że może się stać coś złego. Trzeba jednak myśleć,
że jemu nic się nie przytrafi, ponieważ jest za dobry, za sprytny. Zwykle to mi pomagało, ale nie tamtego dnia. Postrzelony został policjant, który próbował pomóc cywilowi. Jest ranny. Nie widzę, czy się rusza. Wydaje się ciężko ranny. Jednostki ratunkowe nie mogą się do nich zbliżyć. Frank? Dzięki Bogu. Gdzie jesteś? Nie martw się, nic mi nie jest. Oglądasz telewizję? Dają to na wszystkich kanałach. Mówią o rannym policjancie. Nie stoję przed bankiem, jestem bezpieczny. Nie martw się o mnie. Nie martw się. Chcę tylko, żebyś na siebie uważał. Wszystko będzie dobrze. Na razie, muszę kończyć. Nie wiem, czy to państwo widzą. Radiowozy są dosłownie rozrywane przez pociski, które przeszywają je na wylot. Henry. Nicole, zrób coś dla mnie. Dobrze, cokolwiek zechcesz. Pomódl się za mnie. Już to zrobiłam, więc wyjdę z tego. 170 zaczęła się korkować, odkąd policja zamknęła zjazdy. Ale bajzel. Ktoś musi nas przeprowadzić. Gdzie jesteś? Około 10 minut od was. Ktoś musi nas przeprowadzić. Ta droga wygląda jak parking. Kilku podejrzanych, kamizelki kałasznikowym. To chyba nasi znajomi. Ćwiczymy, więc jesteśmy gotowi. Działamy automatycznie. Nie musimy się zastanawiać. To nasza druga natura, odruchy bezwarunkowe. Nie chcą się poddać. Widzą, czym dysponujemy. Ciągle strzelają. Wracamy do środka. Bandyci wycofują się do banku. Trochę ich tam było. Mamy karabiny, a oni gówniane pistoleciki. Wielu rannych policjantów i cywilów leży na jezdni. Mamy także niepotwierdzone doniesienia o funkcjonariuszu, który został trafiony kilka razy. Nikt nie może im pomóc. Nie możemy czekać na antyterrorystów. Pan krwawi. Słucham? To draśnięcie. A ty jesteś cały? Tak, wszystko w porządku.
Cztery lata wcześniej ci dwaj faceci zostali aresztowani podczas rutynowej kontroli drogowej. Sierżant z Glendale znalazł w bagażniku ich wozu kałasznikowa i 1200 sztuk amunicji. Poszli do paki na 6 miesięcy, a jak wrócili, sędzia oddał im karabin. Adwokaci twierdzili, że muszą go sprzedać, żeby zapłacić honoraria za obronę. Uwierzylibyście w taką bzdurę? Harris? O co chodzi? Jesteś na linii strzału. Schowaj się tutaj. Przy zbiorniku z paliwem? Dziękuję. Kretyn. Przyślijcie jednostkę ratunkową. Przyjęłam. Jednostka ratunkowa w drodze. Ogłaszam alarm taktyczny dla całego miasta. Wszystkie jednostki w gotowości do odwołania. Zostańcie na swoich pozycjach. Oni mogą znowu wyjść. Powtarzam, zostańcie na pozycjach. Henry? Słyszysz mnie? Ratownicy zaraz tu będą. Wytrzymaj. Słyszysz mnie? Wynoś się stąd. Zabieraj stąd kamerę, bo odstrzelą ci łeb. Trzymaj się, stary. Potrzebna pomoc. Podaj swoją pozycję. 9L49. Pomóżcie mi. Pomoc w drodze. Podaj swoją pozycję. Podaj swoją pozycję. 9L49. Ranny policjant. Potrzebna pomoc. Musimy go natychmiast zabrać, bo nie przeżyje. Co proponujesz? Podjadę samochodem. Zaczekaj na mnie. Wytrzymaj jeszcze trochę. Już po ciebie idziemy. Ty prowadzisz, ja osłaniam. Jak zrobisz dużą zadymę, to się prześlizgniemy. Chwilowo nic się nie dzieje. Podejrzani są wewnątrz budynku. Policja nie rozpoczęła szturmu. Wciąż chowają się za samochodami. Mam kartę kredytową w tym banku. Serio? Jeśli wyjdzie pan z tego cało, powinni darować panu spłatę debetu. Jeśli się rozdzielimy, spotkamy się wieczorem w kryjówce. Wolę zdechnąć, niż iść do pierdla. Masz rację. Damy radę. Nie pójdziemy do pierdla. Nie pójdziemy do pierdla. Wychodzę. Idziemy. To wygląda na akcję ratunkową. Mimo strzału dwóch policjantów zabrało do samochodu rannego kolegę. Nieprawdopodobne.
Poczułem zupełną bezsilność. Nie mogłem nic zrobić. Balansowałem między życiem a śmiercią. Utrata 50-60% krwi oznacza śmierć. Ja straciłem około 40% krwi. Bałem się. Przypomniało mi się, jak kiedyś biegłem za podejrzanym. Strzelił do mnie, a ja schowałem się za murem. Chyba za długo czekałem. Podejrzany uciekł, a potem w innym miejscu zabił kogoś podczas napadu. Miałem wrażenie, że nie dałem z siebie wszystkiego. I właśnie z tego powodu ktoś ucierpiał. W dniu napadu na bank postanowiłem, że zrobię wszystko, by pomóc moim kolegom. Żeby tym razem napastnicy nie uciekli. Żeby już nikogo nie skrzywdzili. Żeby nikogo nie zabili. Coś niesamowitego. Nie wierzę własnym oczom. Coś się dzieje z kasą. Na oczach 50 policjantów odwrócił się na pięcie i wszedł z powrotem do banku. Jak gdyby nigdy nic. Co on wyprawia? Patrz na to. Ten, kto to podłożył, już jest trupem. Zupełny brak szacunku dla życia. Ogromne zniszczenia powstały podczas strzelaniny, gdy napastnicy usiłowali uciec z banku. Jest wielu rannych, a karetki zabiorą ich dopiero wówczas, gdy sytuacja zostanie opanowana. To wygląda jak linia frontu. Trwa wymiana ognia. Bandyci wciąż się nie poddają, a policja się nie wycofuje. Jeden z bandytów podszedł do swojego samochodu. Chcesz trochę? Chodźcie tu, psy! Strzelają do niego. Jesteśmy już blisko. Dojeżdżamy do Laurel. Przyjedziemy za 2 minuty. Strzały oddawane przez policjantów nie przynoszą żadnego skutku. Trwa kanonada. Strzelają do nas. Musimy uciekać. W górę. Wynoś się stamtąd. Trwa bezładna wymiana strzałów. Brett, proszę, pójdź do sklepu z bronią za rogiem. Weź wszystkie półautomaty. Tak jest. Wciąż do nas strzelają. Larry, wsiadaj. Trzymaj się planu. Ty prowadzisz, ja osłaniam. Zabijaj gliniarzy.
wciąż się ostrzeliwują. Witamy panów z policji. Potrzebuję broni. Sytuacja kryzysowa. Nie musi pan mówić. Potrzebujemy broni szturmowej, jakieś półautomaty. Co macie? Nie sprzedajemy kałaszy, ale mamy amerykańską odpowiedź na nie. AR-15. Na pewno się sprawdzi. Mogę też polecić K-15, używany przez wojsko. A jeśli chcecie coś ekstra, oto Remington 700. Najlepszy karabin snajperski świata. Może go kupić człowiek z ulicy? Sprawdzamy tożsamość, stan konta i niekaralność. Bierzemy wszystkie. Pomóż mi, John. Proszę. I amunicję. Wydaj im amunicję. Już się robi. Przyjechali. Do dowództwa. Jesteśmy na miejscu. Chodźmy. Według niepotwierdzonych doniesień w banku może być jeszcze trzeci, a może nawet i czwarty napastnik. Weź bankowóz. Użyjemy go jako pojazdu ratunkowego, jasne. Gdzie są podejrzani, poruczniku? Dwaj jadą na wschód w kierunku Archwold. Możliwe, że w banku jest trzeci, który przetrzymuje zakładników. Słyszeliśmy strzały. W środku jest ktoś z bronią. Wchodzimy. Naprzód. Kto zapłaci? Wyślijcie rachunek burmistrzowi. Podejrzani odjeżdżają spod banku. Wciąż strzelają do policjantów. Podejrzani usiłują zbiec. Skręcają w Archwood. Jadą na wschód. Z drogi. Policja, otwierać. Otwierać. Poszli sobie. Zostaliśmy tylko my. Nie ma ich. Bank czysty, zostańcie w skarbcu. Pozycja do strzału. Archwood w kierunku wschodnim za supermarketu. Larry, wsiadaj. Wsiadaj. No już. Dziwnie to wygląda. Przemieszczają się bardzo powoli, ale mimo to policja nie może ich zatrzymać. Teraz trochę przyspieszyli. Zabezpieczcie całą Archwood na cztery przecznice w każdym kierunku. Drugi podejrzany jedzie białym samochodem ulicą Archwood na wschód. Pierwszy podejrzany porusza się pieszo. Ukrył się za naczepą.
No dalej, właś. Odłożył broń. Zajdźcie go od tyłu. Dzieciaki, schowajcie się w domu. Jestem policjantem. Uciekajcie do domu. O Boże, trafiono jednego z bandytów. Został otoczony, nie rusza się. Jedzie bardzo powoli, próbuje się wymknąć. Przypuszczalnie spróbuje zabrać komuś w samochód. Nie. Miałeś wsiąść do wozu. Ulicą jeżdżą inne samochody. Nie widać policji. Jest to dzielnica mieszkalna. Usiłuje zatrzymywać samochody, ale kierowcy go omijają. Nie mają pojęcia, co się dzieje. Mogą mówić o dużym szczęściu. Nie ma przejścia. Dziadku, pożyczysz mi wózek za 10 dolców? Nie mogę. 10 dolców. Masz tu 10 dolców. W porządku? Zablokujcie ulicę do cholery. Strzelił serią przez przednią szybę swojego wozu. Zaatakowany kierowca ucieka. Chyba nie jest ranny. Kluczyki w stacyjce. Bandyta zabiera coś z samochodu. Chcesz parę kulek? Chcecie mnie dopaść? To ja mam przewagę. Stoi w miejscu. Nie może uruchomić samochodu. No dalej. Zapalaj. O otwarciu ognia decyduje ten, który ma inicjatywę. To on decyduje, gdzie i kiedy to się stanie i co ma z tego wyniknąć. Nie może być nim ten zły. To musisz być ty. Cholera. Niewiarygodne. Strzelają ze wszystkich stron. Do akcji wkroczyli chyba antyterroryści. Uwaga na ogień krzyżowy.
Zaciął się. Osłaniał się. Tędy. Czysto. Idź. Skończyła mi się amunicja. Co się tak chowasz? Oberwał. Antyterroryści podchodzą coraz bliżej. Siedź spokojnie. Nie ruszaj się. Ręce do góry. Kiedy zobaczyłem go w kominiarce, pomyślałem sobie, że to już koniec. W pewnych chwilach przydaje się wyszkolenie. Przestraszyłeś się? Tak. Jeszcze się boisz? Lepiej nie. Już po wszystkim. Koniec koszmaru. Sprawdźcie wóz. Na ziemię. Ręce. Już nie potrzebujemy pomocy. Akcja skończona. Do wszystkich w pobliżu. Koniec alarmu. To my powinniśmy mieć przewagę w sile rażenia. Tamtego dnia mieli ją oni. My mieliśmy za to silną wolę, którą zawsze przedkładam nad siłę ognia. Jak na wojnie. Wyjdziesz z tego. Biorąc pod uwagę siłę użytego przeciwko nam ognia, nie mieliśmy szans. Można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, ponieważ ominęło nas tyle kul. Mój dziadek mawiał, że szczęściu trzeba sprzyjać. Trzeba właściwie zareagować, wykorzystać okazję. Wtedy może się udać. Mnie się udało. Wielu z nas się udało. Mieliśmy szczęście, że tamtego dnia jedynymi osobami, jakie zginęły, byli podejrzani, stojący po stronie zła. Była to cała seria cudów. Proszę spojrzeć, kogo tu mam. Proszę. Dzięki, Bobby.
O, Rety. Ale pana urządzili. Znam gościa, który naprawia poduszki powietrzne. Jutro będzie zamknięte? Nie. To zabawne, jak szybko wszystko wraca do normalności. Nazajutrz rano pod bankiem ustawiła się kolejka. Jeden z klientów denerwował się, że otworzyliśmy nieco później. Życie toczy się dalej. Stało się coś dziwnego. Przed akcją morale wśród miejscowych policjantów było raczej niskie. Mieliśmy złą prasę. I nagle, całkiem niespodziewanie, nastąpiła odmiana. Media obwołały nas bohaterami. Nikt nie zostaje policjantem, żeby być kochanym. Policjantem zostaje się z miłości do tej służby. Czasami trzeba unieszkodliwić jakiegoś złoczyńcę. Tamtego dnia w ciągu 44 minut prawdziwego przerażenia ani jeden funkcjonariusz nie opuścił swojego stanowiska. Wszyscy robili, co do nich należało. A to o czymś świadczy. W ciągu 44 minut prawdziwego przerażenia ani jeden funkcjonariusz nie opuścił swojego stanowiska. Ani jeden. To o czymś świadczy. Tak się kończy. Dobrze? Świetnie. W piątek 28 lutego 1997 roku policjanci z Los Angeles przeżyli chwilę przerażenia i dali dowód niezwykłego heroizmu. Strzelanina w banku w północnym Hollywood przejdzie do historii jako jeden z najbardziej szokujących obrazów działalności przestępczej oraz przykład profesjonalnego i bohaterskiego egzekwowania prawa. Bohaterami wczorajszego dnia byli policjanci z Los Angeles. Zgadzamy się co do jednego. Policja wykazała się odwagą. Policjanci są wzruszeni wyrażanym dla nich poparciem. Obiecują, że będą nadal służyć miejscowej społeczności. Mój tata pracuje w północnym Hollywood. Dziękuję. W strzelaninie zostało rannych 12 policjantów i 8 cywilów. Dzięki bohaterstwu policji nikt nie zginął. To prawdziwy cud, że nikt nie zginął. Mówiąc szczerze, miało tam miejsce wiele cudów. W następstwie strzelaniny pełniący służbę patrolową policjanci z Los Angeles wyposażeni są obecnie w karabiny M16. Siedemnastu funkcjonariuszy z Los Angeles odznaczono za odwagę i bohaterstwo wykazane podczas strzelaniny pod bankiem w północnym Hollywood 28 lutego 1997 roku. Bohaterami wczorajszego dnia byli policjanci z Los Angeles. Nie mając kamizelek kuloodpornych i wystarczającej siły ognia, odważyli się zatrzymać dwóch silnie uzbrojonych bandytów. Chciałbym osobiście podziękować dowódcy Wellerowi i funkcjonariuszom z północnego Hollywood. Bohaterska postawa policjantów zyskała im wielu sympatyków. Bardzo dziękujemy. Jedni przynosili im domowe wypieki, inni kwiaty. Dziękuję za to, co zrobiliście. Od 32 lat mieszkamy w północnym Hollywood i jesteśmy wam wdzięczni. Kochamy policję z Los Angeles. Wystąpili. Udźwiękowienie wersji polskiej, Hagi Film i Wideo Wrocław. Tekst Tomasz Mazur. Czytał Tomasz Orlicz.